Naszym zadaniem jest odnaleźć Volvo Amazon. Mam tam otwarte wskazówki, gdzie możemy go znaleźć. I tak, wskazówka brzmi: jest ukryte gdzieś w górach Fortune Valley. Fortune Valley to tak, to tutaj jest cała ta mapka, to jest Fortune Valley. Zdobądź ten wóz, póki jeszcze możesz. Mamy tu ograniczony czas, 105 godzin w moim przypadku. Szukaj ruin starej szopy na wschód od Braxton. No i właśnie, zastanawia mnie to Braxton. Czy ktoś z was jest w stanie powiedzieć, gdzie tu jest Braxton? Jeśli dobrze czytałem? Braxton. Czyż tu nie ma w ogóle oznaczonych żadnych dzielnic? To skąd mam wiedzieć, gdzie jest Braxton? Czy to jest miasto, czy coś? No i wschód to wiemy. Ja myślę, że to są gdzieś te góry tutaj. Już tutaj troszeczkę pojeździłem moim Lambosem, szukałem mniej więcej, gdzie to może być, ale kurde, no nie wiem. Może Braxton to jest lotnisko? No nie ma tu oznaczonych żadnych... I o to mi chodzi, nie? Że nie ma tutaj oznaczonych żadnych miejsc i nie wiem, gdzie to Braxton jest. Ale podejrzewam, że na wschód, no to chyba gdzieś tutaj to są te góry. Tak? Wy to pewnie, o Lucek, ja już to znalazłem, to co ty w ogóle tu szukasz? Ale widzisz, ja chcę sobie sam poszukać, nie korzystając z pomocy w internecie, jak w przypadku poprzedniego samochodu widz mi po prostu wysłał zdjęcie, że o, masz tutaj, jak chcesz sobie znaleźć. Wystarczyło się do tam przeteleportować, o, do takiej stacji paliw i już w zasadzie ta Mazda RX-7 sobie stała, nie? No, a ja chcę sobie sam poszukać, tak? I tu są te góry. Ja nie wiem, czy to chodzi o ten kanion tutaj, czy nie o ten kanion. No coś na wschodzie, więc myślę, że to gdzieś tutaj jest, no. Tylko nie wiem, gdzie jest to Braxton, no to mi chodzi. Podejrzewam, że jak w internecie teraz wpiszę Braxton, może to chodzi o te góry tutaj, gdzieś tu. Podejrzewam, że jak w internecie wpiszę Braxton, to już mi od razu wyskoczy miejsce tego samochodu. Teraz znalazłem informację. Miasto Braxton jest przeciwieństwem Need for Speed. Spokojne, senne i bardzo powolne. Zostaw swój ślad na tym, gdzie zatrzymał się czas. Nie odjeżdżaj po cichu, jedź głośno, bardzo głośno i szybko. Jedyne miasto w tej części mapy, bo to chodzi o tą część mapy, po prostu się znajduje, to jest to. I musimy teraz jechać w góry, na wschód od tego miejsca, czyli raczej gdzieś tutaj, tak coś czuję, więc chodźmy. No ale wiecie, chodzi o to, że w grze nigdzie nie ma to przedstawione, może jakaś tam pomoc, jest jakiś samouczek czy coś. Czy to jest miasto Braxton, czy gdzieś to jest napisane, może znajdziemy jakiś znak drogowy, czekaj, tutaj coś jest, jakiś znak, mount coś tam. Tak, to są góry i pewnie tu musimy jechać, ale czy tu jest znak wskazujący, że to jest... Jest, jakiś znak, zobaczmy. Czy to jest Braxton, czy ja w dobrym miejscu jest? Tak, jestem w dobrym miejscu, czyli to jest miasto, ale wiecie, jakby tak sobie popatrzeć na mapkę, to cholera, nie wiemy, gdzie jest to Braxton. No gdzie to jest jakaś dzielnica, czy to jest jakiś świat, czy nie wiem, czy tutaj gdzieś to jest, dostawy, dziennik, może w dzienniku coś jest. Speedcross, statystyki, wyczyny, tu nie ma, ustawienia autorzy, wyzwania, dostawy, no nie ma, to dostawy może jakieś mam. Ej, nie mam połączenia, gram na piracie. Dobra, chodźmy, to w takim razie gdzieś w tą stronę musi być. Szukamy ruin jakiejś szopy w górach. No, mamy tylko jedną drogę, żeby tu jechać, nie możemy zjechać na pobocze nigdzie tutaj. Więc no, trzeba gdzieś tutaj to szukać tych ruin. I to tyle, no, prawdopodobnie za chwilę na to natrafimy i już. I znajdziemy to Volvo... Czekaj, ja bym powiedział, że to gdzieś tu będzie. I znajdziemy to Volvo Amazon. Czy to jest jakiś... Nie wiem... Wtedy jeszcze nie było Amazona, jak te Volvo wypuścili. Czekaj. To jest jakaś wersja Amazon. Sklepu Amazon. Nie, to musimy poszukać tutaj gdzieś tych ruin. Na wschód. No to jesteśmy na wschodzie, to musimy chyba bardziej do góry jechać. Czyli skręćmy może... Ale może są właśnie te ruiny gdzieś tutaj... W tym wąwozie, tu jest wąwóz. Nic, na razie pojadę tu z samochodem driftowym po szutrze. Zresztą, a czekajcie, wy chyba nie słyszycie w ogóle gry. Ja tu jadę. Ta gra jest ogólnie bardzo cicha, jak się ją nagrywa, trzeba tutaj wszystko na maksa podgłosić, żeby cokolwiek było słychać. Dobra, gdzie mogą być ruiny? Tutaj jest jakiś zjazd. Jest skrót po prostu. Czekaj, jest jakaś szopa. W pobliżu jest porzucony samochód. Kurde, co to może być za samochód? Ładna rzecz. Jest. Wsiąść do auta. I to jest to Volvo Amazon. Robimy na drift?
Dostarcz Lwowi. To jest to Volvo, o które nam chodziło. Ale dobrze już, że siedzi w nim Mac. Może uda się zrobić go na drift. Podejrzewam, że to jest offroadowe auto i w dodatku gonią nas pały, więc musimy uciekać Volvem. Okropny samochód. Okropny, nie podoba mi się. Ojej, ojej, co on tak po... Ty, to jest chyba auto driftowe. No co ty? Nie no, nie może być, to jest chyba offroad. Cholera go wie. Wysoko zawieszone jest tak czy nie. Jadę dobrze? Tu skoczymy. Hop. O, pięknie. Nie wiem co się właśnie stało, ale żyje. To jest dobrze. Jedźmy w takim razie do Ziomala. No zobaczymy co z tym samochodem uda się zrobić. Prawdę mówiąc, przed tym odcinkiem rozmawiałem sobie długo z kolegą na TeamSpeaku i robiłem sobie drifty. Driftowałem bez przerwy tym Lambosem w jedną i drugą stronę. Powiem wam, w ogóle nie potrafię driftować teraz. Zresztą nie żeby mi to kiedyś szło jakoś... Ach, choroba. No co ty, a to musisz iść do lekarza, żeby cię tam zbadał, czy ty czasami nie masz jakiejś arytmii teraz serca? No nie pierdzielę, mówię ci, prąd zmienny tak jak wpływa na ludzi. Musisz iść się ten, bo to może być tak, że masz tą arytmię i dopiero po tym, po iluś latach może ci to wyjść, że ty masz problem. Idź się lepiej zbadaj, czy ty nie masz czasami jakichś problemów teraz. To było takie dziwne, powiedziałam ała! To w sumie chyba bolało. Kurde, blondynka. Jezus Maria. No, dobra, wiesz, bo ja nagrywam teraz bardzo ważny materiał. No, że znaleźć Need for Speedzie Volvo Amazon. Tak się nazywa. No już się znalazłem, no. Nie przeszkadzaj. No i co? Musimy dostarczyć ten wóz. Kurde. Damy radę, myślicie, czy nie? Nie, dam radę, tylko właśnie, ja myślę, że to jest offroadowa jakaś wersja. Mac w niej siedzi, więc możemy mieć... Chociaż nie, czekaj, jak to było? Jak... zależy jakim samochodem byśmy dojechali. Bo czasami może być tak, że siedzi postać... Tylera. Albo to zależy jaki samochód mamy, którym szukaliśmy chyba tego pojazdu. No nie wiadomo w jakiej klasie będzie. Ja teraz takie mam postanowienie, że wszystkie auta robię na drift. Moi drodzy, ja się bardzo cieszę, że będziemy mieli tryb eksploracji multiplayer, czyli jazdy dowolnej multiplayer w Need for Speedzie. Będziemy mogli robić jakieś zloty, albo robić drifty synchroniczne w Need for Speedzie. Na pewno będzie to świetnie wyglądało, tak jak w 15. Nie wiem, czy pamiętacie drifty synchroniczne. Powiem wam, że naprawdę bardzo ciężko dostarczyć ten samochód. Już trzeci raz to powtarzam. I za każdym razem jest kurde porażkę. No nie wiem, tutaj jeszcze nie dojechałem ani razu, więc zobaczymy, co mi się... I chodzi o to, że te samochody, co robią ten taki puls, jak jeden rozwalisz, to zaraz pojawia się drugi. To jest problem. Kurczę, naprawdę potrafię solidnie zatrzymać. Jestem teraz na takim totalnym... O, przyjechał jeszcze jeden! Świetnie! Świetnie, to na pewno... O, jest dwóch! Tych, o nie, jak zrobią ten puls. Ja nie wiem czemu taki stary samochód jest w stanie się trzymać od takiego pulsu. Skoro on tam żadnej elektroniki nie ma, no kurde. Przynajmniej żadna, która nie powie. A zresztą nie wiem, może to jest puls taki magnetyczny, że tłoki zatrzymuje czy coś. Nie mam pojęcia, no zatrzymuje mi samochód cholera i dupa i nie da się dalej jechać. Znaczy raz mnie trzasnął tym, dostałem tym pulsem i mogłem się jakoś wydostać, ale naprawdę z trudem. Ej, oni gdzieś tam zostali z tyłu teraz. Nie wiem, po prostu przestali mi w tym momencie gonić. Może... Wow! Może dlatego, że zgasiłem światła i mnie nie widzą. Nie wiem, gdzie mam jechać tutaj, okej. Goni mnie tam jeszcze jakiś, ale został z tyłu ogólnie, no to... Spoko, tutaj musimy dostarczyć go do Rawa i on powie, ale fajnie, że go dostarczyłeś, teraz będziemy mieli kolejny samochód do sprzedania, bo to jest złom, jak nie wiem co, no. Paskudne auto, paskudne. Znaczy ten tył może nie jest taki zły, ale ja jakoś nie jestem fanem tych starych aut. Chodź tu dziadu. Dobra, udana ucieczka. Szybki skurczybyk z ciebie. Szybki skurczybyk z ciebie. Wow. I pewnie chyba będziemy mieli go... Bo mamy pod teren, no to tak myślałem, no że pod teren będzie sobie. No i co my tu możemy z nim zrobić właściwie? No podejrzewam, że niewiele, no ale zobaczmy, może czasami coś tam się da ciekawego tutaj wykonywać. Patrz, z tyłu możemy sobie takie, o, dobra, niech będzie. Maska. No
Dobra, dajmy stan trudowo. Ta wypukła, to nie wiem, jakby kierowca cokolwiek widział na drodze. Taki wypukł. Jezu, dobra. Dajmy to, takiego dzika zrobimy. Poszerzenie musi być, to Need for Speed w końcu. Cyk. Mamy poszerzenie. Trochę lepiej wygląda już nawet. Nawet. Dajmy sobie to. Pyk. Co tu jeszcze może? No felgi trzeba zmienić. Koniecznie na jakieś inne. On jakiś krótki jest chyba. Kamera jest źle ustawiona, zobaczcie. Nie jest ustawiona bezpośrednio na felgę, tylko tak jakoś ta felga jest z boku. Nie dopracowali tego. A właśnie, a propos niedopracowania. Jak nie zapomnę, to coś wam jeszcze pokażę za moment. Wszystkich i tak. Co tu jeszcze? Zaciski, tarcze. Tu mamy bębnowe, dodajmy tarcze. Będzie fantastycznie, że to tylko wizualnie nam się to zmienia, nie? Tam, że samochód lepiej nie będzie hamował. Okej, okay, progi. No tutaj możemy dać taki próg, jakiś ciekawszy. Tylne błotniki. Wow! No dobra, niech będzie. Poszerzony znacznie. Tutaj felgi możemy sobie zmienić. Patrz, możemy zainstalować sobie takie zardzewiałe też. Volvowe. Dajmy te. Kurde, co się będę patyczkować? Pyk, tu możemy jeszcze rozmiar. Nie no, na offroad nie szalejmy, dajmy coś takiego. Okej, to jeszcze z przodu możemy dać większy ten. Większe felgi, tutaj nie felgi, rozmiar. No, tu były już w sumie powiększone. No i jeszcze tył nam został. No teraz, no troszeczkę lepiej wygląda już, nie? Już jest ciekawiej na pewno. Dajmy to z przodu z lusterka. Już jest na pewno ciekawie, już nie jest tak źle jak było wcześniej. Światełka. Tutaj też za dużo pozmieniać nie można. To tutaj ten kurek taki z tyłu jest. Aha, wlew paliwa, ale taki dziwny od tyłu, no nie? Dobra, chodźmy, bo tutaj jeszcze system audio, nie? Dajmy sobie spokój z tym systemem audio. Spoiler! Dajmy sobie... Nie no, ten jest brzydki. Taki... O, kosmetyczny. Klapa bagażnika. Okej, okay, tu dużo zmian nie ma. Tylny błotnik, czy zderzak. O, taki odinstalowany może być. No i jeszcze układ wydechowy. Co tutaj wymyślili? Dobra, damy sobie ten długi chyba. Ale taki, o taki. O ten, elegancko, piękny. Diffuser? Bez dyfuzora, po co mi to? No i ty, teraz powiem wam, że nawet ten samochód jakoś zaczął wyglądać. Nie? Lepiej wygląda niż było wcześniej. Nawet taka fajna drezynka się z tego zrobiła. Dobra, chodźmy teraz obniżyć dziada. Pochylenie. No powiem wam, że teraz zaczęło mi się podobać. Łooo! Patrzcie na gnoja. Pewnie będzie można go kupić i może na drift może się uda go kupić, może. Ja tutaj mam w planach zrobić jakiś nowy driftowóz, popróbować innych konfigurów. O, jeszcze lampy, reflektory przednie. Patrzcie na to. Co tu się dzieje? A, tutaj mamy takie dodatkowe jeszcze daszki do tych lamp, nie? Jest. O, człowieku. Nie wiem, czemu ten sposób tuningu kojarzy mi się z Rosją, a wam? Zobaczmy, co tam powymyślali, jeśli chodzi o malowania. Społeczność. Nie mogę przyjąć na społeczność, bo jestem wylogowany. O, damn. Mam pirata, nie mogę grać na online. Ja no muszę się zalogować, wylogowało mi, bo coś tam problemy były z siecią. Zobaczmy, no. Mam zrobiony kolejny samochód na offroad. Czy to jest dobry samochód? Paradoksalnie te samochody stare, te znalezione, one są dosyć dobre w swojej klasie. Także ten ziomek też może być dobry, no, ale teraz to on wygląda jakoś normalnie, nie? Jakoś tak, kurczę, klasycznie trochę. Trochę tak lepiej bym powiedział. Nie no, nie wygląda źle teraz po tym tuningu, trzeba przyznać. I można z niego zrobić coś fajnego. Chociaż tych opcji też nie mieliśmy jakoś bardzo dużo, to wiadomo, że błotniki można sobie troszeczkę samochód poszerzyć. No i to wiadomo, że po takim poszerzeniu troszeczkę samochodzik nabrał takiego dzisiejszego kształtu, nie? Można sobie go jakoś tam ulepszyć, ale powiem wam, ja teraz mam w planach właśnie zrobić jakiś driftowóz. Szkoda mi marnować na niego kasy i części, więc to będzie sobie... No, nie mogę powiedzieć, że to będzie ozdoba mojego garażu, bo zdecydowanie mam ładniejsze samochody. Wow, ale promień skrętu jest wielki. Ty co? On takie szerokie kapcie ma, patrz ty! O, jest, dobra, mam. I patrzcie, podejdziemy sobie tu bliżej.
co on taki szeroki kapeć ma z przodu? Coś tu chyba nie tak jest, kurde. On nie powinien mieć takiego co jest? No ja pierdzielę. Odrobinę za szerokie, tak o pół metra. Nie uważacie? Przecież tu spokojnie można jechać na remont drogi i drogę tam ubijać, asfalt, nie? No kurde, coś tu nie gra. Nie no, spoko. Ważne, że nowa drezynka fantastyczna. Piszcie, co myślicie o tym Wolwiaku. Trzymajcie się. Heja.